Drodzy, zawsze to tak jest, że człowiek, który ma wygłosić kazanie, pyta: Panie, co ja mam powiedzieć zborowi? Bo to nie jest na takiej zasadzie, że gdzie Biblia mi się otworzy, czy po prostu no coś trzeba powiedzieć, to powiedzieć, ale co powiedzieć w danym czasie, co jest ważne w tym momencie na tym nabożeństwie. I rozumiemy wszyscy, żeby usłyszeć głos Boży, żeby dowiedzieć się to, co też Pan chce przekazać, to też wymaga uwagi, wyciszenia, szukania Bożego oblicza, pytania Boga o słowo, które ma być przekazane. I ja myślę, że ci, którzy tutaj stoją, głoszą, dzielą się Bożym Słowem, są tego świadomi. Jest to czasami okupione takim wielkim gdzieś zmaganiem, ale też ogromną, ogromną pracą. Wierzę, że to słowo jest na dzisiejszy wieczór, a szczególnie przed tym, co jest przed nami. Marzeniem moim jest, modlitwą moją jest, drodzy, tak jak modliłem się, wierzę, że inni też się modlili, żebyśmy mogli, jak kupiliśmy ten budynek, pierwsze, żeby go kupić, później, żeby tutaj przejść, później, żeby tu było nabożeństwo, żeby był chrzest. I to wszystko jakby realizowało się, działo się w wyniku tego, że podjęliśmy działania, stanęła za tym modlitwa i mogliśmy widzieć Bożą rękę i zaangażowanie i poświęcenie. I zawsze tak jest. Bóg nigdy nie działa sam. Bóg zawsze potrzebuje człowieka do tego, co zamierza uczynić. Nawet czasami Bóg ma pretensje, czemu jestem sam i nie ma nikogo, który by stanął i wsparł mnie. I tak możemy się dziwić, jak Bóg w ogóle może coś takiego powiedzieć. Przecież On jest wszechmogący, On tylko nawet nie musiałby tak robić. Jest Bogiem. A jednak Boże Słowo nam zdradza tą strategię, którą Bóg ma, i w tej strategii, i w tym planie działania Bóg uwzględnia człowieka, uwzględnia Kościół, uwzględnia ciebie i mnie. I wiele rzeczy może się nie wydarzyć, kiedy nie staniemy we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Oczywiście, że Bóg, jeśli nie będzie mógł użyć ciebie, użyje kogoś innego. Bo Bóg swój plan wykona i doprowadzi do końca. Drodzy, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale od 8 do 16 wiersza, mamy historię, którą wielokrotnie kaznodzieje dzielą się z Bożym ludem. Czytamy tutaj tak: i nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony, i tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. I rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Przyłóż rękę do sztandaru Pana.
My wiemy, że kiedy armie stają naprzeciw siebie, tam są tak zwani pocztowi, sztandarowi i oni trzymają wysoko sztandar danej armii w swoim ręku i ten sztandar wysoko łopocze nad armią. I czasami w dawnych walkach, bitwach przeciwnik chciał zdobyć ten sztandar, przechwycić i aby załopotać w swoich rękach tym sztandarem na znak: mamy przewagę i zdobędziemy was, pokonamy was. Ale tutaj jest mowa, że Bóg objawia swoje imię: Pan jest moim, Pan jest twoim, Pan jest naszym sztandarem. Pod Jego imieniem, pod tym sztandarem, ty i ja mamy walczyć i walczymy. Nie da się nie walczyć. Dlatego, że w życiu Bożego dziecka, w życiu Bożego ludu zawsze przychodzą liczne wyzwania, moi drodzy, liczne zniechęcenia, związane z zaufaniem do Boga i Bogu. Czasami sprawy nie idą tak, jak byśmy chcieli. Mamy inne oczekiwania, inne pragnienia i chcemy, że i uważamy, że Bóg powinien tak zrobić właśnie, a nie robi. Jakby człowiek Boży jakby traci taką ufność i zaufanie, bo nie jest tak, jakby on sobie zamierzył. Czasami zdarza się, że próbujemy Bogiem jakby kierować i dyktować mu, co on powinien zrobić. Z drugiej strony, a więc jest ta walka, toczy się walka, którą toczy każdy z nas pojedynczo i toczy Boży lud, aby pozostać w ufności do Boga, aby pomimo wszystko ufać Bogu, tak jak mówi Słowo Boże, w każdym czasie ufać Bogu. W tym dobrym i w tym, który nie jest dobry. Jest trudny, czasami bardzo trudny. Przeciwnik szatan atakuje lud Boży, atakuje nas pojedynczo, atakuje lud Boży w różnoraki sposób. On chce za wszelką cenę, żebyś ty i ja, żebyśmy zatrzymali się w tym biegu, w tej drodze za Panem, w tym naśladowaniu Pana, w tym zachwyceniu Panem, w tej miłości do Pana. On chce nas odciągnąć z tego miejsca, żebyś sobie dał spokój z Bogiem, żebyśmy dali sobie spokój z tym, co Bóg do nas mówi. Nawet Jezus Chrystus to przeżywał. Właściwie On jest wzorem we wszystkim i w tej duchowej walce, i w zwycięstwie, i w błogosławieństwie, i w trudnościach, i w cierpieniu. Jeżeli mam problem, muszę popatrzeć na Niego. Kiedy się urodził, jeszcze nieświadomy sam siebie jako dziecko, jako człowiek, już go chciano zabić. Herod już rozkazał się, patrzą, iść i zabić to niemowlę. Innym razem ludzie chcieli go zrzucić ze skały. Wszędzie, pomimo tego, że czynił dobro i ludzie doświadczali dobrych rzeczy, gdzieś tam w sercach z powodu zazdrości była wielka złość na niego. Faryzeusze nie mogli znieść, że gromadzi tłumy ludzi, że tylu ludzi idzie za nim, tylu ludzi jest z nim zachwyconych. Kiedy lud Boży został wyprowadzony z Egiptu, zwróćcie uwagę, od samego początku przeciwnik robił wszystko, aby zatrzymać tych, którzy pod osłoną nocy, pod osłoną krwi baranka paschalnego wyszli z Egiptu. Rozpoczęło się zbawienie ludu Bożego, wyprowadzenie z niewoli egipskiej ludu Bożego. I zaraz na samym początku, kiedy Bóg prowadził ich nad wody Morza Czerwonego, aby mogli przez te wody przejść, to było nic innego, jak mówi nam Paweł w liście do Koryntian, obraz chrztu nowego przymierza, teraz za czasów Jezusa. Zaraz całe wojsko Egipcjan, Faraon wyruszyli, aby ich wrócić z powrotem do Egiptu.
Dlatego nie powinniśmy się dziwić. I nie powinni się dziwić ci, którzy nawrócili się do Pana, którzy zdecydowali się pójść za Nim, którzy zaufali łasce, wyznali grzechy, że pojawiają się trudności i kłopoty. Jakby siła jakaś próbuje ich zatrzymać, aby nie weszli do wody chrztu. Tak jak Izraelici. Cała armia ruszyła. Wiecie, całe piekło rusza przeciwko Bożemu ludowi i Bożym dzieciom, ale chwała niech będzie Bogu, że Pan jest naszym sztandarem. Pan jest tarczą i ochroną dla ciebie i dla mnie, dla Bożego ludu. I wydawało się, że sytuacja jest przegrana, ale to Pan utorował drogę przez wodę. Ale to Pan sprawił, że Faraon i jego wojsko wszyscy potonęli w tych wodach i przegrali, i ponieśli porażkę. Ledwo wyszli z jednego kłopotu, z jednej trudności, pojawiła się kolejna, tam pod Refidim, Amalekici, którzy są obrazem przeciwnika szatana. Amalekici jako lud, jako armia, tu jest napisane, wystąpili, nadciągnęli, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Jak myślicie, co oni chcieli zrobić Izraelowi? Co diabeł chce zrobić Bożemu ludowi? Chce go zniszczyć. Chciał zniszczyć diabeł. To nie była potyczka. Tam chodziło o zniszczenie doszczętnie Izraela, wybicie żołnierzy, czy tych, którzy umieli walczyć, może wzięcie z powrotem części do niewoli, tak, żeby nie szli Bożą drogą. To była walka. Ledwo wyszli z jednej sytuacji, właściwie mogli doświadczyć, że pomimo tego, że przecież nie są jakąś wielką siłą i nie mają sami w sobie wielkiej siły, to jednak ich siłą i ich mocą jest Bóg, który ich wyprowadził z niewoli egipskiej. I tak samo twoją i moją siłą jest Bóg, który wyprowadził ciebie i mnie z mocy ciemności, z niewoli diabła. Bóg jest twoją i moją siłą, naszą mocą, tak jego imię, jak on sam. Tak więc diabeł w różnoraki sposób próbuje atakować. O tym pisze też apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. Pamiętacie, że diabeł chodzi wokół nas jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. I diabłu nie chodzi tylko, żebyś złamał nogę. Diabłu nie chodzi o to, no tak, on się cieszy, jak kusztykamy, jak ledwo się wleczemy gdzieś tam za armią Bożą, no to on już się cieszy, bo nie jesteś dyspozycyjny. Ale on ma gorsze zamiary. Jezus powiedział, złodziej przychodzi, by kraść, zabijać, wytracać. To jest jego cel. Wiecie, możemy powiedzieć tak, że on jakby stoi nawet na tej ostatniej, tuż przed metą, w tym miejscu, aby jeszcze próbować zatrzymać Bożego człowieka w tym biegu do miejsca naszego przeznaczenia, do miejsca odkupienia, do miejsca wiecznej szczęśliwości. Ale nigdy nie możemy zapomnieć, że na każdym etapie naszej walki, naszego zmagania, naszego posuwania się do przodu, zawsze z nami jest Bóg. Bóg, który daje nam zawsze zwycięstwo, jeżeli tylko zachowujemy trzeźwość. Wiemy, w jaki sposób się zachować. Popatrzmy, drodzy, tutaj apostoł Piotr mówi o tych rzeczach, że diabeł próbuje ich pochłonąć, próbuje i ich atakuje, i on tutaj działa w taki dziwny sposób, przez taką rzecz, jak mówi, wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Czyli jego atak idzie w kierunku naszych myśli, tego, co się dzieje w naszym życiu. I on próbuje poprzez troskę, poprzez trudność, poprzez
zniechęcenie, poprzez pewne rzeczy, on próbuje wzbudzić w nas niepokój i strach. To jest jego metoda. Poprzez zmartwienia, kłopoty, niby proste rzeczy, a jednak diabeł ich używa, aby odwrócić naszą uwagę od tego, który jest twoim i moim sztandarem. Dlatego Piotr tutaj pisze, bądźcie trzeźwi, trzeźwy człowiek. To nie jest otępiały człowiek, rozumiemy wszyscy. To nie jest człowiek, który nie wie, co się dzieje. To nie jest człowiek, który nie wie tak naprawdę, w którym kierunku ma iść. On jest trzeźwy, on jasno widzi sytuację. I on wie, co się dzieje. On wie, gdzie jest wróg, gdzie jest przeciwnik. On wie i zna tego, do kogo należy. Bądźcie trzeźwi. Więcej, czuwajcie. Dlaczego? Bo ten szatan, tu jest słowo przeciwnik, to jest słowo greckie szatan, bo przeciwnik chodzi wokoło nas, wokoło Bożego ludu, szukając możliwości, aby nas powalić, aby nas pokonać. A więc mam być trzeźwy, mam czuwać. Więcej, tu jest napisane, przeciwstawcie mu się, zwróćcie uwagę, co pomaga nam się przeciwstawić przeciwnikowi. Mocni w wierze, czyli mocni w zaufaniu do Boga, w zaufaniu Bogu, mocni. Nie żeby moja wiara, chociaż czasami jest tak, że ona się gdzieś chwieje, jest słaba i mała, jest jak ziarnko gorczyczne albo jeszcze mniejsza, ale Bóg widzi to i Bóg wspiera. I zwróćcie uwagę, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwstawcie się w wierze, w zaufaniu Bogu. A więc jeżeli diabeł stawia przed tobą jakieś trudności, to ty możesz powiedzieć, tak, ja je widzę, one są, ale Bóg jest ze mną i ja przez to przejdę. Amen? Ja przez to przejdę. Nie wiem jak, ale skoro Bóg potrafi rozdzielić morze i przeprowadzić lud, on przeprowadzi i mnie przez to. I na końcu za tym wszystkim będę pląsał i tańczył i grał na tamburinie, jak słyszeliśmy, jak Miriam prowadziła kobiety w uwielbianiu Boga. Dlaczego? Bo Pan jest z nami. Pan pomimo tego, on wie, co nas spotyka, czego doświadczamy. On sam tego doświadczył. On jest z nami i Bóg mnie wesprze. I tu jest napisane, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Piotr wie, o czym pisze. Piotr to nie był człowiek, który, wiecie, głowę miał w chmurach w niebie i on nie wiedział nic o tym ziemskim znoju i trudnościach. Absolutnie nie. On się trudził dla Boga. On się trudził dla Bożego Królestwa. On doświadczał wielu przeciwności i ataków. A na końcu oddał życie. A nie czuł się godny, żeby umierać jak jego mistrz i kazał się ukrzyżować, jak mówi tradycja, głową na dół. Bo mówi, nie jestem godny cierpieć jak mój mistrz. Jaka miłość, jakie oddanie. A więc Amalek myślał, że na zawsze rozprawi się z Izraelem. To będzie koniec tego narodu. To mi coś przypomina, drodzy, przez całą historię Izraela. Przez całe wieki przeciwnik ten naród próbuje unicestwić. Pomijam ich błędy, ich upadki, ich grzechy i odstępstwa, ale ta łaska Boża, opatrzność Boża ciągle jest nad tym ludem. Amen? Ciągle jest. Bóg ma z nimi swoją własną sprawę i historię.
I jednego jestem pewien, Bóg doprowadzi swoje dzieło z tym narodem do końca. Bo tak mówi Jego święte słowo. Ale Amalek myślał, rozprawię się, zniszczę ten naród, nie pozwolę im iść naprzód. Apostoł Paweł z kolei w liście do Efezjan mówi tak bardzo wyraźnie to, co zrobił naród Boży później, kiedy Mojżesz zaczął wołać do Boga, kiedy Amalek wystąpił. Paweł też to zna ze swojej historii, ze swojej strony. Mówi do kościoła, do wierzących, w końcu, bracia, siostry moje, umacniajcie się w Panu. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. A więc nie polegaj na sobie, nie polegaj na swojej mocy, nie polegaj na swoich wysiłkach, ale przyjdź taki słaby, jaki jesteś i powiedz, Panie, ja nie mam mocy, nie mam siły, nie dam rady, nie zrobię kroku dalej. Panie, jeśli Ty mnie nie wesprzesz. I wtedy doświadczasz słowa, o których mówił Paweł, moc, moc. Moja, mówi Pan do niego, okazuje się w słabości. Kiedy jestem słaby, kiedy już wszystkie moje własne pomysły i możliwości się skończyły, kiedy mówię, Boże, nie potrafię, a tu nagle Boża ręka pomaga Ci iść dalej do przodu i zwyciężać. O tym pisze Paweł. A więc w Bogu, w zaufaniu do Boga, wzmocnij się. Bądź gotowy walczyć. Nie uciekaj, nie wpadaj w panikę. Bądź gotowy walczyć w Boży sposób, stojąc, ufając Bogu w swoim życiu. I oto Mojżesz rzekł, wydał polecenie do swojego, powiem tak, z jednej strony brata Izraelity, a z drugiej strony swojego sługi. Dlatego, że Jozue był sługą, dobrowolnym, oddanym sługą dla Mojżesza. Wszędzie, gdzie był Mojżesz, Jozue podążał za nim, aby mu służyć. Dlatego też przyszedł czas, kiedy Bóg powołuje Jozuego na miejsce Mojżesza. Takim jest Jozue, takie ma serce. I Mojżesz mówi do niego, mówi, weź ludzi i stańcie do walki, wyruszcie do walki z Amalekitami. Tak więc Jozue, dlatego że był sługą, dlatego że skoro jego duchowy ojciec, że tak powiem, tak mu powiedział, on tak zrobił. I wyruszył do walki. Drodzy, rozpoczęła się potężna duchowa walka. To, co Boże Słowo nam objawia, co było takie centrum tej duchowej walki, to nawet nie to, co działo się tam na polu walki, tylko to, co działo się na górze, na którą wyszedł Mojżesz, aby się modlić. Drodzy, przed nami jest tydzień modlitwy. To jest taka góra modlitwy. Aby powiedzieć tak, my nie jesteśmy w swojej mocy wiele zrobić, nikogo nie jesteśmy w stanie przekonać o grzechu. Może to uczynić tylko Duch Święty, Boża moc, Boża łaska. Ale musimy stanąć w tej duchowej walce. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja myślę, że brat Wojciech o tym też wspomniał ostatnio. Kiedy jest coś przed nami, kiedy jest zgromadzenie takie jak to, kiedy wiemy, że są jakieś przedsięwzięcia, nie martw się tym, że pastor już się pomodlił o to, że ta siostra już się pomodliła o to. Nie myśl, że to będzie jakaś wielomówność przed Bogiem, ale to jest żarliwe wołanie Kościoła i możesz ty i piąty i dziesiąty podnieść głos i wołać, Boże, daj nam Twoje błogosławieństwo w tym dziele.
Zrób coś dla nas. Pomóż nam. I to tworzy, to jest to miejsce, gdzie Mojżesz stoi. Wiecie, to jest kapitalny przykład jego słabości jako człowieka. Ileż można wytrzymać, trzymając ręce podniesione do góry? 5 minut? 10? A on do wieczora miał podniesione ręce. Bo ilekroć opuszczał ręce, taki wspaniały przykład modlitwy, ilekroć opuszczał ręce, ilekroć przestawał się modlić, tam jest napisane, przemagał Amalek. Przemagał Amalek. Byłoby głupotą ze strony Mojżesza, gdyby sam poszedł na tą górę. Nie dałby rady. Nawet Mojżesz by nie dał rady. Ale miał z sobą Arona i Hura, którzy stanęli obok i trzymali jego ręce. Ilekroć on już nie mógł, mdlały jego ręce, opuszczał, oni podnosili mu te ręce do góry, aby nie ustała modlitwa. A jeśli czuł się zmęczony, bo już stał za długo, podstawili kamień, aby Mojżesz usiadł, ale ręce trzymali do góry, bo zobaczyli jakąś dziwną zależność od podniesionych rąk, która symbolizuje modlitwę. A tym, co działo się na polu walki. Drodzy, czy my rozumiemy, że jeżeli nie ma modlitwy, jeżeli ty i ja nie modlimy się w domach, jeżeli ty i ja nie modlimy się w kościele, jeżeli ty i ja nie wielbimy Boga, to Amalek zaczyna mieć przewagę. To, co w świecie duchowym się dzieje. Tak więc, wiecie, to jest taka sytuacja bardzo, bardzo podobna jak walka Dawida z Goliatem opisana w pierwszej księdze Samuelowej w 17 rozdziale. Amalek robił dokładnie to samo. Diabeł robi cały czas to samo. W ten sam sposób działa. Zniechęca, straszy, lży, urąga. Kiedy Filistyni zaatakowali Izrael. Zwróćcie, drodzy, uwagę, że działanie Goliata, który był, no niektórzy podają, że miał 2,80, inni podają, miał 3,5 metra. Ja mówię, to w naszym mieszkaniu to by jego głowa i ramiona były na piętrze, jakby stanął. Powiem tak, samo zaangażowanie w cokolwiek w kościele bez modlitwy nie będzie działać. Modlitwa jest kluczem i czymś kluczowym w życiu osobistym, twoim, moim i w życiu kościoła. Dlatego Słowo Boże wielokrotnie, kiedy naucza na temat pierwszego zboru, naucza na temat kościoła, naucza na temat życia chrześcijańskiego, tak wielką wagę przykłada do modlitwy. Jeśli się nie modlisz w domu, ja nie wiem, jak żyjesz duchowo. Jeśli nie czytasz Bożego Słowa i nie masz takiego czasu z Bogiem w ciągu tygodnia, ja nie wiem, jak ty jesteś w stanie przeżyć, bo ja nie jestem. To jest niemożliwe. Będziesz usychał, będziesz tracił wiarę, będziesz tracił zrozumienie Bożych dróg. To jest tak zależne. Jeżeli Jezus wychodził nocami na górę, aby się modlić, jeżeli Jezus przed najważniejszymi sprawami i decyzjami modlił się, to jak ja mogę się nie modlić? Jak ja mogę zaniedbać? Ale diabeł wychodzi naprzeciw Bożego ludu, tak jak Goliat, i wzbudza strach. Diabeł wzbudzał strach. 17 rozdział pierwszej księgi Samuela, wiersz 8 do 11, czytamy tak. Ten stanął i zawołał w stronę chłopców izraelskich te słowa: po co wychodzicie, by się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie.
Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk, ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. Upadli, wiecie co to jest, kiedy masz upadek ducha, kiedy tracisz takie przekonanie, będzie dobrze, pomimo wszystko będzie dobrze. I nagle tracisz to poczucie, że z tego wyjdziesz, że przemożesz. Tracisz wszelką nadzieję. Ogromne zniechęcenie. Ogromna jakby depresja i załamanie. I do tego strach. Upadli na duchu i bali się bardzo. I to diabeł kocha robić. Wzbudzać ten lęk i strach. W wierszu 24 czytamy tak, tego 17 rozdziału. Wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Jeżeli nie staniemy w walce naprzeciw tego, który próbuje nas zatrzymać w tym, co mamy zrobić dla Pana i z Panem, to damy pole. To pewne rzeczy, coś się dobrego nie wydarzy, bo dlatego, że ręce są opuszczone, że jest obawa, że jest lęk, nie ma chęci, aby podjąć walkę. On lżył Boga i lud Boży. Diabeł lży Boga i lud Boży w różnoraki sposób. W 10, 26 wierszu to jest napisane, zelżył szeregi Boga Izraelskiego. Urągał samemu Bogu. Wiersz 26 także tutaj jest napisane, bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? W wierszu 45 czytamy wtedy, Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Zobaczcie, tak drwina, lżenie kogoś, to są metody diabelskie. Jeżeli w ten sposób traktujemy innych, mówimy o innych, w taki sposób diabeł w ten sposób działa. Jeżeli oczerniamy czy obmawiamy, to słowo diabolo znaczy oszczerca. Nie wolno tego robić. Pogarda i drwina. 42 wiersz mówi tak, gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany. Kimże ty, Dawidzie, jesteś? Chłopczyku, ja cię tutaj zaraz twoje ciało to dam krukom na pożarcie. Kim ty jesteś? Tylko nie wiedział jednego, że nad Dawidem jest Duch Boży. Halleluja, że z Dawidem jest Bóg, że on nie idzie sam, że chociaż ma tą procę i te kamienie gładkie zabrane ze strumienia, był przygotowany, bo wziął 5 kamieni na Goliata i jego 4 braci, gdyby się zjawili na pomoc. On był gotów na wszystko. Mówi, ty idziesz do mnie, ale ja idę do ciebie w imieniu Boga Izraelskiego. On jest moim Bogiem, jest moją mocą, jest moją siłą i moja jest wygrana i nasza jest wygrana. Amen. Diabeł wzbudza strach. Tak działa. Poprzez strach, poprzez lżenie, poprzez pogardę i drwinę, poprzez oszczerstwo. Ale ty i ja, tak jak Dawid, mamy polegać na Bogu. Mamy ufać Bogu. Pamiętajmy, to Pan daje zwycięstwo. To do Pana należymy. Pan, do Pana należy moc. Ty i ja w Jego imieniu będziemy mogli zwyciężyć, ale nie mogę się cofać i uciekać. Ale stanąć
w zaufaniu do Boga stanąć naprzeciwko przeciwnika, jego kłamstwom, jego oszczerstwom i ogłaszać zwycięstwo Pana. W drugiej księdze Kronik 16:9 jest napisane takie słowo do króla Asy. Wiersz 9, gdyż Pan, 16 rozdział, wiersz 9, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. A więc Pan wzmacnia tych, którzy szczerym sercem stoją przy Nim. Mojżesz z pomocą braci wytrwał w modlitwie i Pan dał wielkie zwycięstwo. Zwróćcie uwagę, że jak się ten fragment tej walki, tego pokonania Amaleka, jak on się kończy. Mojżesz zbudował ołtarz, tam nazwał Boga Pan sztandarem moim i rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Inaczej mówiąc, wojna z szatanem jest do samego końca. Do samego końca, aż Pan sam się z nim rozprawi, aż będzie wrzucony do jeziora ognistego. Wojna jest z pokolenia na pokolenie i każde pokolenie toczy walkę, toczy zmaganie i zmaga się z tym przeciwnikiem, z tym, który stoi przeciwko Bożemu ludowi, Bożym dzieciom. Tak więc Pan wzywa swój lud, przyłóż rękę, stań, aby walczyć. Niech ręce Twoje są podniesione, niech Twoje usta wołają do Boga, kiedy trzeba. W czasach sędziów Debora, gdy była sędzią i prorokiem w Izraelu, co było zdumiewające, bo była kobietą i była liderem, nazywana była matką w Izraelu. Debora znaczy pszczoła. W każdym razie możemy powiedzieć, że była to kobieta, która znała Boga jak żaden inny. Była blisko Boga jak żaden inny w tym czasie. Słyszała Boga jak żaden inny. Do niej Izraelici przychodzili i sądziła, rozstrzygała sprawy. Izrael był w ucisku z powodu swojego odstępstwa. Znowu, po raz kolejny. I wtedy Izrael zaczął się modlić, zaczął wołać do Boga. I Debora otrzymała jako prorokini, jako sędzia. Tam jest napisane, że Debora otrzymała słowo. Słowo do Baraka, czytamy o tym w 4 rozdziale Księgi Sędziów, żeby wziął ludzi i ruszył do walki. Wiecie, mieć naprzeciwko siebie 9 tysięcy wozów, dobrze uzbrojoną armię tam z północy Syryjczyków, i ruszyć, jak wtedy, jak czytasz w 5 rozdziale pieśń Debory i Baraka, to jest taki tekst różnie tam przetłumaczony, ale tak jakby nawet 40 tysięcy ludzi w Izraelu nie miało broni. Tam było dużo zamieszania, ludzie górami gdzieś przemykali, żeby szli z miejscowości do miejscowości z powodu zbójów, którzy gdzieś tam czatowali i napadali na karawany czy na tabory. Trudny czas. I ten Jabin, i Sysera, i ci Kananejczycy z północy, oni gnębili i niewolili znowu Izraela. I oto wstaje kobieta, która ma słowo od Boga i mówi, posyła do Baraka, weź z sobą 10 tysięcy ludzi. Stań do walki. Z plemienia Neftalego i Isaszara. Wstańcie do walki, idźcie w kierunku doliny Megiddo, tam w kierunku potoku Kishon.
ja tam sprowadzę Jabina i tam odniesiemy zwycięstwo. Wiecie, że Barak doskonale wiedział, czym on dysponuje, a czym dysponuje Jabin i Sisera, jego dowódca wojsk. I on mówi, jeśli ty nie pójdziesz z nami, to ja nie pójdę. Taki mocny mężczyzna, nie? Jeśli ty nie pójdziesz, to... Ona mówi, dobrze, pójdę. Wiecie, on wiedział, że ona jest blisko Boga. I tak bardzo myślę, że tutaj ta obecność Boża z tą kobietą dawała mu takie poczucie bezpieczeństwa. W każdym razie ona mówi tak, ale chwała za to zwycięstwo przypadnie kobiecie. Skoro, zobaczcie, wyzwanie było tak jak Dawid z Goliatem, kiedy patrzyłeś zewnętrznie, Dawid nie miał szans. Kiedy patrzyłeś na Izraela nad morzem, a Faraon z całą armią pędził, nie mieli szans z punktu widzenia człowieka. Ale tajemnicą, czy tą, co było ukryte, było to, że z ludem Bożym, z Bożymi dziećmi jest Bóg, który wszystko ma pod swoją kontrolą i mocą. On jest naszą siłą. Nie polegamy na sobie, nie polegamy na ludziach, polegamy na Nim. Tak więc rozpoczęła się walka i przyszło wielkie zwycięstwo. Kiedy czytam tą pieśń Debory w 5 rozdziale, kiedy Barak rzeczywiście wziął tych 10 tysięcy, gdzieś ogłoszono nabór, wezwano do walki, zebrało się 10 tysięcy ludzi. Ja mówię, no ale gdzie reszta? Przecież ich było więcej. Bóg mówi, 10 wystarczy. Ale przecież mogli inni dołączyć, gdzie była reszta. I teraz zobaczcie, jak 5 rozdział Księgi Sędziów, jak rozpoczyna się pieśń Debory. Za to, że w Izraelu zapuszczono bujne włosy. No dziwne to z tymi włosami, szczerze powiem, nie wiem, o co chodzi. Kiedyś za bujne włosy można było nawet być wyłączonym albo napomnianym. Kiedy za to, że w Izraelu zapuszczono bujne włosy, za to, że ochoczo stanął lud. Ochoczo stanął lud, błogosławcie Pana. Słuchajcie, królowie, przysłuchujcie się, książęta. Ja Panu, ja śpiewać będę, grać będę Panu, Bogu Izraela. Wiecie, kiedy to czytałem, rozmyślałem, te niby proste słowa niesamowicie mnie dotknęły. Dobrze by było, przychodzisz do zgromadzenia i mówisz, tak, jesteśmy tutaj, bo Bóg daje nam zwycięstwo. Jestem w imieniu Boga, który ma moc i ja Panu będę śpiewać na tym miejscu, będę grać, będę Go błogosławić. Amen. Tak powinno być. Będę to robić. Ona tak zaczyna, bo Bóg dał wielkie zwycięstwo. I wiemy, jak ten Sisera, taki wielki w cudzysłowie bohater, kiedy miał słabszych przeciwko sobie, ale kiedy rozpoczęła się walka, kiedy zaczął przegrywać, to szukał u kobiety ratunku. A ona powiedziała, chodź do namiotu, tutaj cię ukryję. Także już go ukryła na zawsze. Wielkie zwycięstwo. I Debora i Barak zaczynają śpiewać. Tak jak Miriam, kiedy przeszli przez Morze Czerwone. Zaczynają wielbić Boga. I tutaj są jeszcze inne rzeczy. Ona mówi tak. Serce moje należy do wodzów Izraela. Wiersz 9. Do ochotników ludzie, błogosławcie Pana. Ona mówi,
lubię, jeśli nie powiem kocham, żeby ktoś może źle nie zrozumiał. Ja lubię to, kiedy widzę lud Boży, ludzi Bożych, którzy są ochotnikami, którzy są gotowi walczyć. Mówi to prorok, prorokini. Wierzę, że mówi to, i to jest wyraźnie z Bożego natchnienia, kiedy są gotowi walczyć. Myślę, że tutaj Bóg też swoje serce wylewa. I później ona mówi tak, zobaczcie wiersz 14, 15 i 18, że do tych 10, czy w tych 10 tysiącach byli nie tylko z Neftaliego, z Zebulona, ale pisze tak, z Efraima stąpili w dolinę, idąc za tobą, Beniaminie, z twoimi rodakami. A więc Efraim dołączył, ludzie z Beniamina dołączyli, oprócz Isaszara, Naftaliego, Zebulona, tych kilka plemion, w sumie 5. Ile ich było wszystkich? Pamiętacie? Ile było plemion izraelskich? 12. Gdzie reszta? Gdzie reszta? I w tej pieśni ona coś mówi. Mówi, pisze, kiedy śpiewa w 16 wierszu o Rubenie. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami, by słuchać fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Oto jest walka. Oto trzeba ludzi. Oto trzeba coś zrobić. Jest wezwanie. Ale ci z Rubena, tam były długie rozważania. Iść, nie iść. Jest sens w tym wszystkim, żeby walczyć. My tu mamy spokój, mamy trzody, mamy wszystko i teraz mamy to wszystko zostawić i gdzieś tam iść walczyć. Bezczynni dyskutowali o tym, co właściwe, co nie, czy to jest ta pora, czy to jest ten czas, może to jeszcze nie jest ten czas. Nie mieli żadnej cząstki udziału w zwycięstwie. I dalej ona śpiewa. Gibeonici, wiersz 17. Gileadczycy. Gilead mieszkał sobie za Jordanem. Oni mówili, no to jest kawał drogi do tego, bo to trzeba się przeprawić przez Jordan, przejść przez góry i dopiero tam jest ta dolina Megiddo. Za daleko mieszkamy. Nie ma sensu się angażować. Nie mieli udziału w czymś, co czynił Bóg. Nie mieli udziału. A Dan? 17. A Dan? Dlaczego żeglował na okrętach? Dan handlował, miał statki, miał swoje stragany. I dobrze prosperował, kasa się zgadzała, tam było dużo pieniędzy. I myśleli, my mamy teraz zaprzestać, zostawić to wszystko i iść walczyć, bo nas wzywa? Ktoś tak chyba, brat Bąkę, to określił, że tak policzyli, mówią, nie pójdziemy, coś damy im tam, niech mają na tą walkę, nie? No tak pomyśleli sobie, no załóżmy, że powiedzieli, no damy im tam ze 100 talentów. Tak, im więcej myśleli, to mówimy, 100 to może być za dużo, nie? To może z 10 im damy, nie? W końcu stanęło, że 5 wysłali. No bo po co tak dużo, nie? Ale my nie weźmiemy udziału. A Dan żeglował. Przecież jest, dobrze idzie biznes, handel, nie można to tak zostawić. Asher mieszkał na wybrzeżu morskim, spokojnie mieszkał sobie nad swoimi zatokami. Asher mówi, pogoda jest, słońce, morze, fale, piasek i my mamy teraz iść walczyć? Ja nie mam nic przeciwko wypoczynkowi, drodzy. Nikt z nas nie ma. Ale jeżeli ktoś by cały czas chciał tylko wypoczywać, oni to śpiewają. I dają świadectwo, kto walczy, kto nie walczy.
I możesz o tym przeczytać w Biblii i możemy z tego wziąć lekcję, w której grupie chcemy być i w której grupie jesteśmy. Pytam się, a gdzie był Pan? Bracia i siostry, gdzie był Pan? No to przecież Pan Bóg sprowadził ich tam do doliny. To Pan sprawił to wielkie zwycięstwo. To Pan udzielił im mocy i łaski. Pan był w walce. A jeśli Pan jest w walce, to czemu ja nie jestem w walce? Jeżeli Pan walczy, to czy ja jestem z Nim? I to jest to słowo, które mi przyszło też, przypomniałem sobie, ono jest w dwóch miejscach co najmniej zapisane, gdzie Bóg rozgląda się i mówi, czy ktoś mi pomoże? 63 rozdział, wiersz 5 Izajasza, tam jest mowa o tym i w 59 rozdziale Izajasza jest o tym mowa. Ja chciałbym to zacytować i już kończę, drodzy. Rozglądałem się, lecz nie było pomocnika. Zdziwiłem się, że nie było nikogo, kto by mnie podparł, lecz wtedy dopomogło mi moje ramię i wsparła mnie moja zapalczywość, mówi Bóg. To jest zdumiewające. Zawsze, kiedy patrzę do Bożego Słowa, wiecie, to jest nasz przywilej, to jest łaska, że Bóg dokonuje dzieła, ale potrzebuje nas w tym dziele. Chce nas zaangażować w swoje święte, wspaniałe, cudowne dzieło, które ma na celu ratowanie ludzi. 16 wiersz 59 rozdziału mówi tak. Widziałem też, że nie ma nikogo. I zdumiał się, że nikt nie występuje, a wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Pan jakby się otrząsnął, kiedy nie zobaczył, że nikt nie podąża, dlatego że jest Bogiem, odniósł zwycięstwo. Ale przecież oni mogli doświadczyć jego mocy, jego błogosławieństwa, gdyby podążali za Panem. A więc Pan tam był z tymi walczącymi. Dlatego oni mogli tą walkę prowadzić i zwyciężyć. Chyba jest coś do zrobienia. Oczywiście ja wiem, są różne sytuacje, ale jest coś do zrobienia. Aby lud Boży stanął pod sztandarem, przyłożył rękę do sztandaru Pana. Módlmy się w naszych domach, drodzy. Nie tylko w tygodniu tutaj, jeżeli możemy, bądźmy. Zostaw wszystko. Powiedz, ale okej, to jest poświęcenie. To kosztuje. Ale kiedy jestem... Coś poświęcam i oddaję. Swój czas, swoje środki, swoją siłę. Jednego możesz być pewny. Otrzymasz czwórnasób i więcej. Ja tak wierzę. Ja tak wierzę. I więcej, w tym duchowym diabeł nagle stanie zdumiony, bo lud Boży nie ucieka. Nie stoi z boku, ale zaczynają wołać do Boga. Daj nam oglądać Twoje zwycięstwo, Twoją moc, Twoje błogosławieństwo. Amen. Daj nam oglądać zbawienie naszych bliskich, zbawienie, uzdrowienie naszych dzieci. Daj nam oglądać, jak młodzi ludzie są dotykani nie przez nasze słowa, elokwencje, dobrane słowa, to nie ma żadnego znaczenia, ale to sam Duch Boży przemawia głęboko do ich sumień, także rozrywa te wszystkie zatwardziałe serca i daje świadomość grzechu, drogi, którą idą na zatracenie i będą wołać Jezu, ratuj. Ale musimy wyjść na górę, jak Mojżesz i mieć podniesione ręce.
i podpierać i zachęcać ręce jeden drugiego, aby nie ustała modlitwa. A Bóg będzie działał. A Bóg będzie działał. Amen. Bóg będzie działał, bo to jest Jego plan, Jego sposób. To jest duchowa walka, o której On uczy od początku Biblii do końca. Powstańmy, aby się modlić. Możesz uwielbić Boga. Możesz otworzyć usta i powiedzieć, będę błogosławił, śpiewał i grał. Będę ogłaszał, będę wyznawał, będę wielbił mojego Boga. Trzeba coś zrobić. Nie bój się. Nie bądź wystraszony. Ale bądźmy tymi, którzy z radością, z odwagą, choćby w paru słowach oddają Bogu chwałę. I to przełamujemy, aby Boża obecność, przecież ileż razy tutaj w modlitwach przewija się i z tego miejsca Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Panie, dziękujemy Ci. Ja Ci dziękuję, że Ty tym słowem mnie podniosłeś. Że zanim je dzisiaj wygłosiłem, to słowo mnie podniosło, wzmocniło. Dziękuję Ci, że to słowo dało mi siłę. Ta prawda zawarta w tym Słowie Boże, dziękuję Ci za to. I modlę się, Panie. Chcemy oglądać Ciebie, Boga potężnego i żywego w naszym życiu, w naszych domach, rodzinach, w zborze. Panie, tylu ludzi ginie jeszcze. Daj mi miłość do nich. Daj nam miłość do nich. Daj nam determinację, abyśmy byli na górze modlitwy. Abyśmy stanęli, przyłożyli rękę do sztandaru Pana. Niech Tobie będzie chwała, Boże. Tak błogosławię Twój lud, Twoje dziedzictwo na tym miejscu w imieniu Jezusa. Błogosławię tych, których dzisiaj nie ma pośród nas. Niech łaska, moc i zachęta Ducha Świętego, Jego pocieszenie będzie udziałem Twojego ludu, Panie. Chwała Ci, Jezus. Hallelujah.